Kolejny dzień walki z Ugorem, nie wiem już który to, oj, okulary mi spadły. Nie wiem, który już trzeci chyba, albo czwarty. No ciężko jest, bo to długo schodzi. Jak wspominałem, że pół godziny praktycznie trzeba jechać w jedną i w drugą stronę. Czyli na przejazd w jedną i w drugą stronę praktycznie trzeba poświęcić godzinę czasu. Tutaj jest niedokoszone. Raczej nie dokoszę tego, bo jest mokro, woda. Ogólnie wczoraj, przedwczoraj, przez te dwa dni spadło nam tutaj, o, jak to się nazywa? Ważka czy modliszka. Spadło u nas prawie 45, albo i nawet więcej, bo tam miarka już praktycznie była pełna. No i tutaj jest taki teren bardziej zalewowy. No już widać, że jest czuć pod stopami, że jest po prostu woda. Ja tutaj przejechałem kawałek, no to zobaczcie, kosiarka się zaczęła zapadać. Ciągnik tak samo. O, tam jeziorko. Kaczki widziałem, że były. A tutaj już, zobaczcie, już się co się robiło. Robiło się po prostu, zapadałem się. I tu jest właśnie taki kawałek, tam już u sąsiada jest właśnie woda. U mnie tam dalej też jest woda i to po prostu jest jako łąka. I nie wiem, jak to zrobimy, czy po prostu będziemy orać tutaj do na ukos, tak, i dopiero dalej ten kawałek, czy to zostawimy, no nie wiem. W każdym bądź razie mamy taki plan, że chcemy to, co jest posiekane, zebrać przyczepą zbierającą i to gdzieś tutaj wywalić, złożyć po prostu na kupę. No i to zgnije po prostu. Albo tutaj, albo tam za ten rów. Tutaj tym rowem akurat woda płynie. I dopiero wtedy to spryskamy Roundupem. No bo jest dużo tego materiału właśnie pociętego. No i ciężko, Roundup nie doleci po prostu do ziemi tam, żeby wypalić to całkiem. No i taki mamy plan, no nie wiem właśnie, no zobaczymy, najwyżej spróbujemy zagrabić jeden wałek i zobaczymy, jak to zejdzie. No trochę roboty przy tym będzie, no bo tutaj, jak mówiłem wam, że to jest ponad 2,5 hektara, nawet i może więcej, dokładnie tego nie mierzyłem. Praktycznie no w jednym kawałku, no bo nie jest dzielone czy coś. U mnie też by było tyle, tylko że ja to dzielę na lepsze stanowisko, gorsze. I tak, no i praktycznie już jest gotowo, praktycznie jest już to skoszone, no jeszcze zostało tam kawałek tego, jeszcze zostało kawałek tego, ale nie wiem, czy to dzisiaj, znaczy czy dokoszę teraz to w południe, czy nie, czy po prostu przyjadę później, no bo jest już gorąco, jest chyba 11 godzina, jest gorąco, zobaczcie, woda fajnie sobie płynie, strumyk jest taki, tak zwana rzeka Bobrzyczka, ona jest. Jest jak jest deszcz. Jak deszczu nie ma, jest sucho, to Bobrzyczka wysycha i ona sobie płynie tam het daleko. Kosiarka Lux fajnie się sprawuje. Możecie zobaczyć, bo ktoś tam pisał w komentarzach, jaka to jest kosiarka. To jest jakaś kosiarka taka, no nie jest bijakowa, jest nożowa. No już noże trochę podostawały w palnik. Swego Karol coś tam mówił, że to było ta kosiarka była przeznaczona do rozdrabniania sieczki po kombajnie tam x lat wstecz. No i w sumie budowę, jakby nie patrzeć, to ma taką, że tak powiem, jak do kombajnu. Znaczy podobną do sieczkarni w kombajnie. Wiadomo, że ona nie nadawałaby się do kombajnu, ale tak na szerokość półkosa słomy wychodzi, że jest. No i ma jeszcze te kierownice wiatru, no tu kierownice wiatru, kierownice te, co odrzucają ten materiał cięty na boki. No tutaj dwóch nie ma, dwa zostały. No i wiesz, koło pasowe jest na paski, na cztery paski, przekładnia. No i tak to się, taka ona się prezentuje, no. Powiem wam tak, nie wiem, czy ona jest polska, czy zagraniczna. Podejrzewamy z Karolem, że to jest chyba zagraniczna, ale nie wiem. Nie ma żadnej tabliczki. Tak to bym wam
powiedział co i jak. No. Co do prezentacji 60, no widzicie, 60 na razie chodzi, jeszcze kilka jest tam mankamentów, ale to wam opowiem już, jak już kurde ogarnę trochę rzeczy i umyję ją, założę jeszcze tam wykładzinę i wtedy zrobimy prezentację, powiem wam jak to się prezentuje. I tak, ja jadę już chyba, teraz przejazd akurat cyknę, pojadę do domu i co? Pojadę do domu i coś tam jeszcze może nagram z domu, żeby wam wrzucić odcinek. Karol tam z talerzowania wrzucił. O, ja dzisiaj coś nagram, kamera się znalazła, także spokojnie, jesteśmy aż tak takie piusy. Wiem, kamera się odnalazła. I co, dogram się jeszcze na podwórku. Zjechałem już do domu. Rocky. Zjechałem już do domu, już gorąco, jest praktycznie 30 stopni. Dokończę to jeszcze wieczorem. Ktoś pytał się o Lili. Lili jest cały czas. Lili jest. Będzie jednak szła na sprzedaż, nie będzie z niej krowy, bo jest za gruba i nie wiem, czy by się zacieliła. A jeśli by się zacieliła, to by był po prostu ciężki poród. No i taka jest decyzja, że prawdopodobnie pójdzie na sprzedaż. No szkoda niestety, no ale co zrobić, nic się nie poradzi. Będzie trzeba kupić jakieś inne byczki i wznowić produkcję, żeby tego towaru tam przybywało. No bo jak widzicie, ceny nawozów są jakie są. Są jakie są, no i tego się nie przeskoczy. A tak to zawsze nawóz od bydła, obornik, no to jest złoto, złoto. I co, kukurydza, zobaczcie jaką mam kukurydzę. Pokażę wam kukurydzę, chodź pies. Pokażę wam kukurydzę. Kukurydza ma się tak. Tutaj trochę drzewa przywieźliśmy od Karola, wtedy co była akcja. To pamiętacie? Tak pole prezentuje się po czym? Po pszenżycie. Tutaj będą ziemniaki. Jest trochę samosiewów pszenżyta. Tutaj nam się zapchało, no to jest zielnik. I tu rozsiałem swego czasu rzepę, ale ciekawe czy wzejdzie. Tak wrzuciłem po prostu, miałem jakieś nasionka, niedużo zostało. A mówię, wrzucę je. One i tak się będą poniewierać to. Ciekawe czy urośnie, to akurat dotąd będzie odgrodzone, znaczy odgrodzone, no dotąd będzie, będą ziemniaki, a tam dalej będzie chyba pszenica zasiana. I tak się prezentuje kukurydza z Pomorza od Maniury. Pozdrawiamy Maniurę, jeśli ogląda. No, kurde, ze 3 metry będzie miała, albo i lepiej. Tylko, że nie wiem dlaczego. Ta ma akurat pojedyncza. Widzicie, to ma pojedyncze kolby. Ale niektóra ma na przykład po dwie kolby. Tutaj jest. O. Tu jest po dwie kolby. O, już widać, że są ziarenka eleganckie. Po dwie kolby ma. No nic, taka jest. Ale piękna jest. Aby tu. Co ty pies robisz? Jakby tutaj zasadził, zasiał kukurydzę na całym tym kawałku. Ale by było sztos. Nie ma siewnika takiego, kurde. Tutaj w okolicy. Tak to by zasiał. Fajnie by to było. No nic, taki odcinek krótki wam nagram. Bo dawno ja nie nagrywałem. Nie byłem operatorem kamery. Wszystko robił Karol. To teraz ja może trochę ponagrywam. I tak, idę do domu na jakąś kaweczkę, bo gorąco. Zrobię wam odcinek. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Nora.